Trenerze! Trenerze! Natalia, widziałaś trenera? Nie. To może ja wam pomogę. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym pomagamy podnosić piłkarskie umiejętności nie tylko zawodnikom z pola, ale też bramkarzom. I dziś właśnie odcinek dla bramkarzy, a w tym pomoże nam bramkarka PSG i kapitan reprezentacji polskiej Kasia Kiedrzynek. Cześć Dominik. Cześć Kasia. Cześć wszystkim. Katarzyna Kiedrzynek, Paulina Dudek. Na bonansę, ależ piekielne uderzenie. A brawo Katarzyna Kiedrzynek, świetna interwencja naszej bramkarki. Kasia, to chciałbym zapytać o taką teorię treningu bramkarskiego w pigułce pod kątem właśnie czy to amatorów, czy też może zawodowców, jak to wygląda? Znaczy słuchaj, najważniejsze jest koordynacja, szybkość, refleks, siła, to są takie rzeczy, oczywiście technika, tak? Nie możemy o tym zapominać, bo to jest najważniejsze, co może być w pracy bramkarza, czyli technika, tak? Bez tego nie ma nic. Ja bramkarzem nie jestem, ale mam kogoś, z kim będziemy mogli kilka ćwiczeń pokazać. Cześć Natalia. Cześć Kasia. Cześć. Cześć. Także zaczynamy. Tak, słuchajcie, pierwsze ćwiczenie, tradycja bramkarska, kopiemy bramkarce na chwyt tak zwany, to jest taka, wiecie, jak to się mówi, slang bramkarski, czyli prostym podbiciem możemy też robić z ziemi, natomiast proste podbicie jest jak najbardziej tradycyjne, kopiemy piłkę gotowa, kopiemy piłkę na chwyt, typowo, żeby tą piłkę po prostu dobrze złapać, żeby rozgrzać tutaj przed ramienia i ramię, nie, obręcz barkowa, najważniejsze ćwiczenie, jakie może być, każdy bramkarz to robi wszędzie, niektórzy tylko to. No to jest podstawa. Od tego się uczymy, jeżeli potrafimy złapać piłkę, to wtedy po prostu możemy iść dalej, nie? Można robić to z ziemi, ale wiadomo, że tak jest łatwiej. Ćwiczenie numer dwa. Słuchajcie, pozycja. Przyjmujemy pozycję bramkarską jakieś 2 metry od słupka. Jesteśmy w pozycji na hop. Idziemy przekładanką, dotykamy słupka i skracamy i łapiemy piłkę po ziemi. Brawo! Słuchajcie, to ćwiczenie miało na celu przede wszystkim ustawienie się w bramce, trochę refleksu, no i oczywiście chwyt. Piłka po ziemi nigdy nie jest łatwą piłką, zawsze może być jakaś niespodzianka. Ale Natalka prowadziła sobie bardzo dobrze, a teraz zapraszam Was na kolejne ćwiczenie numer 3. Ok, więc Natalka, tutaj będzie pseudo drabinka koordynacyjna, ale jak najbardziej nadadzą się na to butelki. Robimy 2 razy lewa, 2 razy prawa. Robisz to w ten sposób. Przebiegasz. W ten sposób dodajesz nogę i ja ci daję pół góra. Ok? Kolejne ćwiczenie, bardzo proste, a zarazem bardzo trudne. Słuchajcie, będzie polegało na tym, że odwracamy się w pozycji bramkarskiej tyłem do kolegi lub koleżanki. Oczywiście nie stoimy na linii, bo bramkarz nigdy nie stoi na linii. I na sygnał hop, odwracamy się, w tym momencie strzał. Super ćwiczenie na refleks, ja je bardzo lubię i mam nadzieję, że Natalka też polubi. Nie polubi? Hop! Brawo. Hop! Brawo. To nie musi być zawsze na ciebie, nie? Hop! Ale ta parada musi być, słuchajcie, była piękna. Hop! Brawo! To było bardzo dobre, na to chyba trzeba skończyć. Taka interwencja się więcej nie powtórzy. Jak ta nigdzie jeszcze, Natalia? Zmęczona troszeczkę? Trochę tak. Kasia, jak oceniasz? Bardzo dobra, młoda, perspektywiczna bramkarka o bardzo dobrej technice. Natalia, ja sobie bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w odcinku. Kasia, tobie za całą wiedzę, którą się dzisiaj podzieliłaś. Wam za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jakie kolejne chcecie obejrzeć. A w następnym odcinku widzimy się już w przyszłą środę o 17:00. Do zobaczenia.